Halo, szczęść Boże. Bóg zapłać. Ja dodzwoniłam się do księdza. No, na plebanie w Maryniu. Czy ja mogłabym z księdzem pomówić? No proszę mówić. A ja rozmawiam z księdzem. Z księdzem, seniorem. Super. Czy ja mogę zająć chwileczkę? No, skąd pani dzwoni? Słucham. Skąd dzwoni? Jeszcze raz, kto? No skąd i kto dzwoni do mnie, do nas? Że ja? No. Z Morynia. Z Morynia. A nazwisko? Bąk. Bąk. No i o co chodzi pani? Hej, bo ja mam taką nietypową sprawę. No halo? Mówi. No słucham. Bo ja mam wnuczka. Słyszy ksiądz? No słucham. Bo ja mam wnuczka. Słyszy ksiądz, halo? No tak. Bo ja mam wnuczka i on znalazł w internecie jakąś tabliczkę do wzywania duchów i on ją zamówił. I ja się tak boję, proszę księdza. Ja nie wiem, co ja mam zrobić. On mnie straszy tym. On ciągle rozmawia z tą tabliczką. No, w takie sprawy nie powinien się włączać wcale. Ja wiem, proszę księdza, ja się boję. No. Ja w nocy się boję iść do lustra, że mi ducha zobaczy. Dobry duch krzywdy nie robi, tylko złe duchy mogą robić człowiekowi. A on mnie straszy, że on demony wzywa, proszę księdza. No nie wiem, no, w ogóle powinien zaprzestać takich rzeczy robić. On mówi, że on ma tam przyjaciela w tej tabliczce. Głupota. To tylko nie, głupota. Bo on wzywa jakieś, robi rytuały w domu. No właśnie, no to już jest antyboże, to nie jest chrześcijaństwo, to nie jest wiara, to jest antywiara. I co ja mam mu powiedzieć, proszę księdza? Ja przychodzę, ja daję zawsze na tacę, ja liczę na pomoc od księdza. No proszę, no wiedz pani, mówię, że powinien z tego się jak najszybciej wycofać. Zdecydowanie zerwać. Ale on mówi, że nie można, że one już do niego mówią, te duchy. A, to są takie jakieś same. Jego domniemania. To może ja go podam? No, słuchajcie, ja... Już jestem od młodzieży daleki, bo mam prawie 89 lat. No to już człowiek za takim, że to można się zwrócić do... To ja nie będę dla księdza przeszkadzała. Do młodych trzeba. Dobrze, to ja nie będę już tutaj się rozwodzić. To ja gdzie indziej zadzwonię. No jasne, z Panem Bogiem, szczęść Boże, pani kochana. Zdrówka! Nie, ja nie mam sumienia takich starszych, kurde, co wy. Bym się... Thank you.
Halo, szczęść Boże! Bóg zapłać! Ja dodzwoniłam się do księdza! Tak. Czy ja nie przeszkadzam o tej godzinie, bo już troszeczkę późno? Halo? No, słucham. Co ksiądz robi? Teraz przez telefon rozmawiam. Bo ja rozmawiam z księdzem? Chyba tak. Bo ja dzwonię w takiej sprawie. Słucham. Co ksiądz ogląda, że ksiądz się tak śmieje? Bo komedię oglądam. O, a na którym? Na którym? No takie, program takie komedie jakieś, nie wiem, bo zasłoniło mi, który to kanał jest. A, dobrze. O Jezus, co ksiądz ogląda? Jest, oglądam i słucham. Matko Bosko! Nie, tam nie ma Matki Bożej. Proszę księdza, bo ja mam... ja będę miała niedługo wnuczkę. Bardzo dobrze. I poprosili mnie, żebym została chrzestną. A ja nie mam bierzmowania. A ja myślałem, że pani już będzie miała prawnuczkę. A dopowiedział pani wnuczkę ma po takim głosie, to pani starowinka jest. Nie! No to jak tak nie? Się wydaje, bo ja, proszę księdza, mam problemy z gardłem i ja dużo palę. O, to chyba po świętach pani ma ten problem. Nie! Proszę księdza, prosiłabym poważnie. Potrzebuję ja prosiłbym poważnie. Z której pani telewizji jest albo z którego radia? Proszę powiedzieć. Ja nie z radia. Co pan zwariował, no to... ksiądz? Nie. No ksiądz zwariował, tak. Nie, to pani, proszę... pani niepoważnie mówi. Wszystko mówię poważnie. Ja nie jestem, kurwa, Jaś Fasola. Nie z którego robię radia pani? Z którego pani radia jest? Radio Medusa. A, poznaję. No to pozdrowienia. Zrobić wierzmowanie i wtedy będzie pani chrzestną. U wnuczki, bardzo dobrze? Się cieszę, no, dobrze. Pa, pa. Dobranoc. Radio Meduza.